Co kształtuje nasze dzieje? To kwestia wyboru, czy kolei losu, a może to przeznaczenie kieruje życiem każdego człowieka. Wielu zastanawiało się, dlaczego Hadas, zwykła żydowska sierota, została wybrana, by stanąć na drodze zagłady swojego ludu. Historia dziewczyny, znanej jako Estera, zaczyna się 500 lat wcześniej, aktem nieposłuszeństwa. Saul, król Izraelitów, został wysłany przez proroka Samuela, by wytępić okrutnego, dzieciobójczego wroga. Nawet woły i owce miały zostać stracone, a przede wszystkim nie mógł ocaleć żaden człowiek. Mój panie, oto Agag, król Amalekitów. Schwytaliśmy również jego królową. Jakie zło znów popełniłeś? Wykonałem rozkazy Twego Boga, więc dlaczego wciąż słyszę ryczenie wołów, beczenie owiec? Panie, królowa Amalekitów uciekła. Pojmaliśmy króla. Czym jest jedna kobieta? Głupcze. Ona spodziewa się dziecka. Chociaż prorok Samuel zakończył żywot króla Agaga, jego żona uciekła z nasieniem zemsty w swym łonie, którego Żydzi nigdy nie odnaleźli. Jedna noc z królem. Suza, Persja. Wujku Mordechaju, Rebeko, co z ciebie za gospodyni? Nie przynosi się pracy do domu. Karawana przybyła. Cóż, Suza jest stolicą Nowego Świata. Karawany przybywają każdego dnia. Ale nie z Jerozolimy. Zapytaj, czy wrócą tu za rok. Za rok? Obiecałeś. Rebeko, nie pomogę ci, za mało mi płacisz. Witaj, Hadasach. Gdzie ty byłeś? Przepraszam, babciu, przybyła karawana z... Drażliwy temat. Wujku, czy twoje serce nie pragnie widzieć chwały naszego ludu? Czy Cyrus Wielki nie podbił Babilonu i nie uwolnił Żydów z niewoli? Tak było. A czy opuściliśmy ten pogański kraj, by cieszyć się wolnością? Oczywiście, że nie. Panie, modlę się do Ciebie dniem i nocą, byś dał mi cierpliwość Hioba i mądrość Salomona. A co dostaję? Niekończące się wyrzuty pięknej, młodej kobiety. Spójrzcie. Jesteś marzycielką. Może
Teraz będziesz księżniczką. Choć wielu Żydów puściło w niepamięć wydarzenia minionych wieków, potomkowie Agaga nie zapomnieli. Ich królowa przeżyła i urodziła syna. Wykuła dla niego znak, przepowiadając, że pewnego dnia potomek Agagita dokona zemsty na Żydach. Hadasa, poczytaj nam. Wszystko w porządku? Saul powiedział do Dawida: nie możesz mierzyć się z Goliatem, jesteś za słaby. A Dawid na to: gdy pilnowałem owcy mego ojca, zaatakował mnie lew i niedźwiedź, obu zabiłem. Goliat będzie jak jeden z nich, bo sprzeciwia się armii Boga. Taki sam los spotka Jessego, jeśli zbliży się jeszcze o krok. Pokój z tobą, Hamanie. Mam jedynie nieistotne wieści. Ja to ocenię. Plotka głosi, że królowa Vashti nie planuje zjawić się na dzisiejszej uczcie, by zaprotestować przeciwko wojnie. Król nie ma o niczym pojęcia. Dla jednych to błahostka, dla innych szansa. Oczywiście, dlatego ty jesteś zwiadowcą, a ja jestem księciem Persji. Powiedz, Agagito, co robisz z pieniędzmi ode mnie? Mam 10 synów i wymagającą żonę. Dziesięciu synów. Dobrze, służysz królowi. Teraz już idź. I nie szczędź mi pochwał, jak pieniędzy swojej rodzinie. Wszystkiego najlepszego, Hadasa. Kamienna kula? Pamiętaj, że chwałą Bożą jest rzecz ukryć, a chwałą królów rzecz zbadać. Pochodzi z ziemi obiecanej. Przywiozła go twoja prababcia. I tak jak ty, prawdziwy skarb kryje w środku. Rozważ moją propozycję. Jerozolima potrzebuje przywódców. Więcej zupy? Założę się, że w waszej karawanie nikt nie gotuje tak jak nasza Rebeka. Tu jesteś biednym pałacowym skrybą, który mówi jak Pers. Jesteś jeszcze Żydem? Czy stałeś się gojem? W tym wielkim imperium jesteśmy mniejszością. Mamy kapryśnych królów, którzy jednym kiwnięciem palca mogą przesądzić o naszym losie. A twoja obecność w pałacu może temu zapobiec? Prawdopodobnie nie. Opowiedz mi o świątyni.
Jakże wielka to łaska stać w obecności Wszechmocnego. To doznanie o wiele głębsze niż miłość ziemskich kochanków. W trzecim roku swego panowania król Xerxes, który władał imperium Medów i Persów, ustanowił czas świętowania. Niektórzy uważali, że chciał w ten sposób opóźnić decyzję o ataku na Grecję. Miał to być odwet za śmierć jego ojca 4 lata wcześniej. Przybyła królowa Vashti. Wejdź. Nie interesują cię uczty, moja droga? Dawno mnie już tu nie wzywałeś. Twoje ręce nie próżnowały, ale i nie robiły też wiele. Porozmawiamy później. Karawana odjeżdża jutro. Kapłan obiecał się o mnie zatroszczyć. Jesteś jak skóra zdarta z rodziców. Wiesz o tym? A ja jestem samolubnym starcem. Naprawdę chcesz jechać do Jerozolimy? Tak. Więc jedź z moim błogosławieństwem. Dziękuję. Rebeka? Dzisiaj wrócę późno. Na ucztę zaproszono całe miasto. Całe? Towarzystwo pijaków nie jest właściwe dla młodej kobiety. Więc dlaczego ty idziesz? To mój obowiązek. Królowa urządziła własną ucztę. Wszystko przygotowane, jak prosiłeś. Wiesz, dlaczego książęta prosili cię, byś przedłużył ucztę o jedną noc? Jeśli chcesz, żebym odmówił, to spóźniłaś się. Wszyscy naciskają, bym ruszył na Grecję i pomścił swego ojca. Jak długo marzyłeś, by Persja stała się ośrodkiem kultury i nauki? Tak wspaniałego, że przyćmi nawet Greków. Wiesz, że nie osiągniesz tego w bitwach. Mam siedzieć bezczynnie? Nie jesteś wojownikiem, ani żołnierzem. Chcę, byś został. Powiększył swoje królestwo i umocnił tron. Wybierasz się gdzieś? Poradzę sobie sama. Z pewnością.
Tylko powiedz mi, jak zamierzasz dostać się do pałacu? Nie zamierzasz mnie od tego odwieźć? Chodź, albo nazwę cię myszką. Przed wami król królów, imperator świata, Xerxes, syn Dariusza. Za króla. Wypijmy także za moją niepokonaną armię, która niedługo będzie musiała podbić dla mnie nowe winnice. I za królową Vashti, najpiękniejszą kobietę w imperium. Niech przybędzie Vashti. Oni naprawdę tego chcą? Dziwią się, że królowa woli własną ucztę od twojej. Boją się podziału królestwa. Znasz zdanie królowej w sprawie wojny. Poślij po nią. Poszli po królową. Musi być wspaniała. Nikt nie jest wspanialszy od ciebie, moja królowo. Dziękuję, mój książę. Dlaczego nie odjechałaś jeszcze do Jerozolimy? Co cię powstrzymuje? Nie chcę jechać sama. A jeśli ktoś do ciebie dołączy? Posłańcy wracają. Królowa prosi o wybaczenie, ale nie może zostawić gości. Jestem królową, nie pionkiem. Nie zhańbię korony, paradując w niej przed tłumem pijaków i radą wojenną. Gdzie nasza królowa? Mam być pośmiewiskiem swoich poddanych i całej Grecji? Mów dalej, kuzynie. Co jeśli wieść o postępku królowej rozniesie się wśród wszystkich kobiet? Zaczną gardzić swoimi mężami. Vashti jest winna nie tylko nieposłuszeństwa względem korony, ale również zwyczajom naszych ojców. Co dyktuje prawo? Król musi wydać edykt, który zostanie wpisany do ksiąg perskich, że Vashti już nigdy nie przybędzie przed oblicze króla. A jej tytuł królewski zostanie oddany innej, godniejszej od niej. Panie, jaką odpowiedź poślesz królowej? Ten kraj nie ma już królowej. Nie chcę już zostać tutejszą królową. Mordechaj dał mi swoje błogosławieństwo. Wyjedźmy jutro. Razem.
Królewski edykt został rozesłany. Książęta naciskali, by król wyruszył na wojnę. Radzili, by zostawił w kraju królową, która utrzyma lud w jedności. Postanowiono, że najpiękniejsze dziewczęta zostaną sprowadzone do królewskiego pałacu. Młodzi mężczyźni jako eunuchowie mieli pomóc w przygotowaniach do wyboru królowej. Nie ma się co niepokoić. Nie przyjdą po ciebie. A nawet jeśli są małe szanse, że zostaniesz wybrana. O wyborze przesądzą łapówki i znajomości. Jak zachowam nasze prawa? Jak się będę modlić? Nie mogę złamać Bożych przykazań. Bóg widzi wszystko. Dwór to niebezpieczne miejsce. Lepiej zapomnij, że jesteś Żydówką. Jeśli to grzech, będzie na mym sumieniu. Obiecaj, że tak zrobisz. Obiecuję. Jeśli mnie zabiorą. Nie możesz nazywać się Hadasa. Estera. To dobre babilońskie imię. Tak będziesz się teraz nazywała. Obiecaj, że będziesz go używała, jeśli cię zabiorą. Jeśli mnie zabiorą. Ale teraz wypatruj mnie na ulicach Jerozolimy, tańczącą jak Dawid przed chwałą Pana. Hadasa, kogo wołasz? Wujku? Tak wykonuje się królewskie rozkazy, napadając w środku nocy. Ojcze, okaż nam łaskę i zmień te lochy w cudowne miejsce. Czy to już? Saro, pasuje do twoich oczu. Widziałaś coś tak wspaniałego? Hana, ta chusta jest stworzona dla ciebie. Czy już nigdy nie zobaczę mojej matki? Tylko jeśli sama tak postanowisz. Za 2-3 dni wrócimy do domu. Myślisz, że nie jesteśmy wystarczająco ładne? Witam w nowym życiu. Sposób, w jaki was wybrano, nie zależał ode mnie. Jestem Hagai, królewski eunuch. Będę nadzorował wasze przygotowania.
Zabijcie wszystkich. Gdzie jest dzielnica żydowska? Masz bardzo złe nawyki. Pałac to nie miejsce dla dzieci. Myślisz, że jestem dzieckiem? Mylisz się. Jestem o wiele młodsza. Jak cię zwą? Estera. Ciekawe imię. Skąd pochodzisz? Jestem jak wiatr. Nikt nie potrafi powiedzieć, skąd pochodzę i dokąd zmierzam. Zbieramy się za godzinę. Postaraj się, by cię nigdzie nie wywiało do tego czasu. Kolejne 4000 talentów na broń i zbroję. Nie mówiąc o pensji najemników. Te pieniądze użyte w pokojowych celach zaspokoiłyby wiele potrzeb. Zetkniemy się z innym ustrojem. Grecy nie mają króla i nie chcą mieć. Możemy nadal bić się w pierś, udając, że to nadal imperium naszych ojców. Słyszeliście, ile kosztuje prowadzenie kampanii. Możemy stracić dużo więcej niż reputację. Więc mamy siedzieć bezczynnie? Niech Grecy podbiją świat, niech szerzą demokrację. Czy nie król zginie pierwszy? Czy zapomniał już o śmierci ojca? Rozumiem wasz strach. I ja musiałem się zmierzyć z nieznanym. Miecz, który zabrał mi oko, zabrał też moją męskość. Ale nie lękajcie się. Nie w zmaganiach wojennych macie uczestniczyć. Czeka was życie jak w bajce, jeśli jesteście gotowe się na nie otworzyć. Myślicie, że nie słyszałem w nocy waszych szeptów? Chcecie mnie wciągnąć w swoje intrygi? W tych czasach każdego można nazwać zdrajcą. Za panowania króla Dariusza pozwolono podbitym Grekom zachować demokrację, zamiast zgodnie z tradycją wprowadzić rządy imperium. Persja zawsze będzie przeciwna demokracji. Wypełniałem rozkazy. Wróć. Przejmujemy się błahymi sprawami. Król prosił mnie, żebym przemówił, więc to robię. Jestem posłuszny. Tak jak ty. Nastrój nieufności podsunął Hamanowi Agagicie okazję, na którą czekał od dawna. Zaczął otwarcie działać przeciwko Żydom, tępiąc ich jako sympatyków Greków. Był to początek zemsty. Setting the stage for his ultimate act of vengeance.
Jeśli nie zaczniesz się zachowywać, to nigdy nie zostaniesz nową królową. Czemu zakładasz, że chcę zostać królową? Ja nie żartuję. Tak bardzo zależy ci na znalezieniu prawdziwej królowej? Dlatego poddajesz nas tym zabiegom i lekcjom? Nie lubisz tych zajęć? Miałam nadzieję, że czegoś się to nauczę. Czyli tego, co przydać się może przyszłej królowej. Właściwego myślenia, poprawnego mówienia i właściwego zachowania. Jak mówią księgi? Potrafisz czytać? W wielu językach. Zanim otrzymałam twoje zaproszenie, czytałam o losach Gilgamesza. Wyjawię ci, Gilgameszu, słowo ukryte i powierzę tajemnicę zioła. Rośnie ono jak cierń na dnie morza. Kolce jego jak u róży w dłonie kłuć cię będą. Jeśli dłoń twa to zioło posiądzie, młodość wnet odzyskasz. Gilgamesz w oryginale. Czytałem jedynie tłumaczenie. Czytasz? To jedna z niewielu przyjemności, jakie mi zostały. Oferujesz nam pozycję Hagaja, jeśli udzielimy ci przywileju wyboru królowej? Misgard z Persepolis. Kobieta wielkiej urody. Ale pusta jak miska żebraka. Za to z jakiej rodziny? Córka kupca dywanów? Was też obsypie bogactwem. Kandydatki na królową spędzały dnie na kąpielach w mirze i zabiegach upiększających. Nic dziwnego, że wieść o wizycie w królewskim skarbcu wywołała u nich ożywienie. Klejnoty, które wybierzecie na swoją noc z królem, będziecie mogły zatrzymać dla siebie. Wybierajcie mądrze. Nic ci się nie podoba? Mój gust nie ma znaczenia. Wolałabym wiedzieć, co zrobi wrażenie na królu. Powiesz mi? Z przyjemnością. Ostatni nabytek, jak myślę, bardzo spodoba się królowi. Estero z Susy, chodź. Usiądziesz i zaczniesz czytać. To kroniki króla, królewski dziennik. Przechodząc przez te drzwi, nie będziesz już kandydatką, będziesz służką. Pamiętaj o zasadach. Jeśli zbliżysz się nieproszona, poniesiesz śmierć. Mam czytać dla króla? Tak ubrana?
Wpis 23. Egipskie rezerwy żywności skurczyły się dwukrotnie z powodu trwającej suszy. Admirał Eksztes został uhonorowany za 20 lat służby dla królewskiej floty. Po długim przemówieniu przewrócił się i zmarł. Trzy stada owiec zostały skradzione Dirmalmirowi, satrapie Medei. Zażądał rekompensaty od korony. W ten sam sposób Jakub, także pasterz, zawędrował do dalekiej ziemi, gdzie spotkał Rachel, opiekującą się owcami swego ojca. Oczarowała go i pomógł jej napoić stada. Potem Jakub ucałował Rachel i zaszlochał ze szczęścia. Kiedy Laban, ojciec Racheli, usłyszał o tym, powiedział do Jakuba: będę miał z ciebie jakiś pożytek? Na to Jakub: jakiej chcesz zapłaty? Będę ci służył przez 7 lat za twoją córkę Rachelę. I odsłużył 7 lat, które minęły jak kilka dni. Tak bardzo ją kochał. Powiedział do Labana: daj mi teraz moją żonę. Laban wyprawił wielkie wesele, ale pod osłoną nocy przyprowadził do Jakuba swoją starszą córkę. Gdy rano Jakub zobaczył Leach, a nie Rachel, rozgniewał się i spytał Labana: co zrobiłeś? Czyż nie służyłem ci dla Rachele? Dlaczego więc mnie oszukałeś? Dlaczego ty mnie oszukałaś? Muszę przyznać, że nigdy wcześniej nie słyszałem takiej historii. Spodziewałem się usnąć, słuchając nudnych raportów. Tymczasem oczarowujesz mnie historią miłosną. Jak kończy się ta historia? Jakub odzyskuje swoją narzeczoną? Żeni się z nią? Dopiero po odsłużeniu kolejnych 7 lat. Wierzysz w miłość? To najważniejsze przekazanie. Niezależnie jakiemu Bogu się służy. Jak cię zwą? Estera z Suzy. Suzy? Niemożliwe. Nic dobrego nigdy nie wyszło jeszcze z Suzy. Spójrz na mnie. Chodź. Pokażę ci, co robię. Grecy mają podobnego Boga. Trzyma w ręku łuk, którego strzały pokryte są miłością. Zwykle strzały pokrywa się trucizną. Czasami trudno to dostrzec. Objawy są takie podobne. Być może innym razem, w innym miejscu jeszcze mi poczytasz. Nie wspominaj nikomu o tej nocy.
Mój kapitan, książęta rozkazali, by rozpocząć sprowadzanie kandydatek pod koniec tygodnia. Bądź sprawiedliwy. Żartujesz. Jestem w trakcie. Będziesz miał to już za sobą. A, i twoich żołnierzy ucieszy widok pięknych pań. Powiedziano mi, że teraz nazywasz się Estera. Jesse. Witaj. Imiona Szadrach, Meszach i Abednego też zostały zmienione. Wcześniej ich imiona brzmiały Haniach, Michel i Azariach. Ale co się stało? Chodź. Znalazłem drogę ucieczki. Wieczorem odjeżdża karawana do Jerozolimy. Ucieczka? Ja nie mogę odejść. Co jeśli zostanę wybrana? Jeśli zostaniesz wybrana królową? Zobacz, co z nami zrobili. Jakie dobro może z tego wyniknąć? Być może ta próba pomoże nam zrozumieć, kim naprawdę jesteśmy. Wykastrowali mnie. Wiem, nie możemy być razem, ale nie mogę wyjechać. Przykro mi. Każdej z was będzie dana jedna noc z królem. Pierwsza dostąpi honoru Misgat z Persepolis. Wróć jako królowa. Dobrze, że pozwoliłem kandydatkom zatrzymać biżuterię. Konna przejażdżka to nie najlepszy pomysł. Nie martw się o dzisiejszą kandydatkę. Boli mnie gardło. Gardło czy serce? Minęło dopiero kilka dni, od kiedy u niego byłaś. Kilka dni może być jak wieczność. Gdybym się spodobała, to już by... Myślisz, że eunuch wie, co to miłość? Zanim mnie okaleczono, była jedna, która zdobyła me serce. Co się z nią stało? Nie wiem. Nigdy nie znalazłem odwagi, by spotkać się z nią ponownie. Jest piękna, ale i delikatna. Jeszcze chwilę. Możesz podejść. Jak masz na imię? Esther.
Dziś jest twój dzień, Estero z Suzy. Wróć jako królowa. Możesz już puścić moje ramię. Będzie szczęściarzem, jeśli cię wybierze. To jemu będziemy gratulować. Estero, moje ramię. Zwoje są na stołku. Zacznij, jak będziesz gotowa. Jakiś problem? Nie uprzedzono cię. Chcę kogoś, kto... To ty czytałaś mi wcześniej. Chciałaś oczarować mnie historią miłosną. Nie myślałaś, że odczytam sens tej przypowieści. Mówiłaś do mnie, jakbyś była tą Rachelą, która szuka pomocy. Nie chciałam. Gdzie twoje klejnoty? Ten naszyjnik to twoja jedyna ozdoba? Tak, wasza wysokość. Za tak niewiele mogę kupić twą miłość? Powiedziano mi, że przychodząc przed oblicze króla, nie należy oczekiwać daru, ale przynieść go ze sobą. To dla mnie najcenniejsza rzecz na świecie. To moja przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Należą do ciebie. Nazwano by twe intencje głupimi, tak jak twojego Jakuba. Z wszystkiego na świecie miłość jest najtańsza. Jeśli można ją kupić, to nie jest miłością. Nawet ty masz swoją cenę. Nie handluję miłością. A gdyby mężczyzna ofiarował ci swoje królestwo? Jedynym darem, jaki mogę przyjąć, jest twoje serce. Więc należy do ciebie. I nie musisz mi za nie służyć. Powiedz mi, Estero z Suzy, kim naprawdę jesteś? Opowiedz mi o swoim ludzie. Naucz mnie swoich zwyczajów. Mój ojciec mówił, że chwałą Boga jest rzecz ukryć, a przywilejem królów ją zbadać. Wyjdź za mnie. Spędzimy wieczności, odkrywając prawdę. Razem.
Oto wasza królowa. Czy wiesz, jak bardzo pragnąłem cię zobaczyć po tej nocy? Ile gwiazd zliczyłem, żeby nie myśleć o tobie? Ile wymyśliłem wymówek, by pozbyć się innych kandydatek? Głupcy. Męskie karykatury. Zagwarantowaliście, że Miss Gat zostanie wybrana królową. Kim jest ta dziewczyna? Skąd pochodzi? Niewiele o niej wiemy. Nazywają ją Estera z Suzy. Jest sierotą. Trzeba było otruć Hagaja. Otruć? Nie słuchaj go, panie. On jest porywczy. Znasz się na truciznach? Oczywiście, że tak. Byłeś królewskim podczaszym. Załóżmy, że chciałbyś kogoś otruć, choć wcześniej przysięgałeś go chronić. Mój książę, nie rób takiej miny. Niczego tu nie knujemy. Od Indii aż po Babilon. Mój miecz służył do tępienia zdrajców naszego ludu. Dumny, arogancki lud wybranych, któremu pozwolono powrócić do ich kraju. Ale czy wrócili? Jak wspaniałe są ścieżki Pana, który uczynił królową moją małą Hadasa. Zdradziłaś komuś nasz sekret? Nie, ale sam go zaraz zdradzisz. Nie chcesz pracować w pałacu? Mogę ci nadać dowolne stanowisko. Mój Pan zadba o mnie, a ty dbaj o swego Pana. Kazał nam zdobyć ją poza pałacem, by podejrzenie nie padło na nas. Żydzi mają apteki. Nie można zawrzeć pokoju? Ten diabeł Memuchan pobił mnie dwa razy z rzędu. Boję się, że cię stracę. Złożyłem przysięgę memu ojcu. Boję się, że mi ciebie odbierze. Przechowaj go dla mnie. Ale teraz należy do ciebie. Wrócę po niego. Będziesz tam siedział cały dzień? Po co im wilcze jagody? Może chcą kogoś otruć? Sprzedałeś im truciznę?
Wiesz, kto za to odpowie? Proszę, pozwól mi zobaczyć ten list. Skryba kazał go wręczyć królowej. Intryga przeciwko królowi. Trzeba go natychmiast powiadomić. On i Memuchan są już o dzień drogi stąd, więc poślę po kapitana straży. Kto jest najbliższy królowi? Admanta. To zdrada. Jeśli pani pozwoli, sam pojmę tych dwóch eunuchów. To nie będzie konieczne. Kapitan straży przeprowadzi dochodzenie. Liczy się czas. Gdyby wszyscy byli tak lojalni względem króla jak ty. Pani, oto Haman, kapitan straży. Co z eunuchami? Są w drodze na szubienicę. Ustaliłem parę rzeczy. Przesłuchałem ich obu. Jestem przekonany, że spiskowali sami. Dopilnuj, żeby imię Mordechaja zostało zapisane w kronikach, opatrzone moją pieczęcią. Proszę, częstuj się. Tylko skosztuję. Straciłem apetyt. Zakładam, że nie chcesz już dla mnie szpiegować. Mój apetyt się zmniejszył, ale nie moich synów i mojej żony. Tym razem policzę cię więcej. Dużo więcej. A co planujesz? Króla zostawmy sobie na koniec. Najpierw pozbądźmy się wszystkich, którzy są mu bliscy. Jednego po drugim. To nierozsądne. Podaję z tobą lub bez ciebie. Zbyt dużo plotek krąży po pałacu i zbyt mało odpowiedzi. Zawiasy są dobrze naoliwione. Pewnie często się z nich korzysta. Kochankowie zawsze znajdą drogę. Nadszedł czas, by pozbyć się tych, którzy pragną naszego upadku. Czy nie tępi się zarazy? Wiecie, kim są obcy wśród nas? To Żydzi. To nie Żydzi. Sam znam wielu Żydów, których mogę nazwać przyjaciółmi. Ale jako cały naród stanowią zagrożenie. Czy ostoi się przed nami Egipt? Asyria?
Babilon? Zabierz mnie stąd. Szybko. Chcecie dowodu? Oto on. Z Królewskiej Biblioteki. Plan podbicia świata przez Greków i Żydów. Oba narody łączy ta sama doktryna, że wszyscy ludzie są sobie równi. Uważacie, że jesteście równi niewolnikom? Nie, wy nie wierzycie w żydowskiego Boga czy grecką demokrację. W pałacu są jednak tacy, którzy wierzą. Pomówmy o Memuchanie, książę, generał, zdrajca. Usługi oddane dla króla Dariusza, pacyfikację babilońskich prowincji. Zapłatę otrzymał Haman Agagita. Spytajcie Memuchana, dlaczego zezwolił Grekom z Babilonii na zachowanie demokracji. Kto najgłośniej protestuje przeciwko wojnie? On sam. Rok zwykły. 13 lat temu. Pani. Jesteś sama? To niebezpieczne. Już kończę. Podniosę. Odnieść na miejsce? Dziękuję. Czemu królowa nie śpi i czyta do tak późna? Królowo! Nic ci nie jest, pani. Może powinnam odpocząć. Miałeś wrócić dopiero za 2 tygodnie. To będzie wspaniałą niespodzianką, prawda? Proszę, przeczytaj to. Nie wyglądasz mi na zdrajcę, Memuchanie. Amanta, przeprowadzę dochodzenie dotyczące oskarżeń Hamana. Sam go wybrałem na to stanowisko. Jest nam potrzebny. Wstawiasz się za swoim oskarżycielem? Mam wystarczająco dużo ludzi na moim sumieniu. Ukaż go łagodnie, a będzie służył ci wiernie. Mówisz jak prawdziwy Pers. Nie wydajesz pochopnie wyroku. Jedź ze mną. Spaliłaś dowód. I tak go ukażę. Nie zapominaj, że ten Haman dowodzi teraz ochroną pałacu. A ty nie zapominaj, że jestem królową. Nie podlegasz prawu. Haman lepiej od ciebie wie, jak je obejść. Nie wjeżdżajmy przez główną bramę. Nie chcę, by uprzedzono królową o moim powrocie. Obiecaj mi, że nikomu o tym nie powiesz. Jeszcze kilka takich obietnic i w ogóle przestanę mówić.
Zardzewiała brama kochanków. Sądzę, że często w młodości z niej korzystałeś. A jak myślisz, kto kazał ją zrobić? Idź już. Ukochany, tęskniłam za tobą. Czyżby? Wątpisz? Jesteś zarumieniona. Zabiegany dzień? Mógł być gorszy. Miałaś gości? Wzywałeś mnie? Zgubiłaś nasz naszyjnik. Ciekawe, czy coś jeszcze. Może poślesz po jedną ze swoich nałożnic. Raczej nie. Jesteś tak podobny do ojca, że czasami zapominam, jak bardzo się różnicie. Zastanawiam się, dlaczego tak wytrwale chcesz podążać jego śladami. Daję jej kilka nocy. A później ją przyprowadź. Nazywasz tą publiczną tyradę subtelną? Chyba kpisz. Doniosę królowi o twojej arogancji i będziesz mógł pożegnać się z marzeniem o koronie. Musisz pohamować swoją nienawiść do Żydów. Robisz z siebie pośmiewisko. Żydzi mogą być twoją przepustką do tronu. Planujemy przejąć władzę, gdy król będzie w Grecji. Jakiej użyjesz wymówki? Kogo oskarżysz o atak na kraj? Kochający Greków Żydzi będą idealnym kozłem ofiarnym. Memuchan oczekuje przeprosin, tak jak przewidziałeś. Przeprosiny to niska cena za królestwo. Zaproś Memuchana do siebie, bym mógł go przeprosić. W drodze jednak zostanie napadnięty. Przez kogo? Przez moich Żydów, oczywiście. Żydzi, z którymi wspólnie knuł zdradę. Co z jego strażą? Powiedz, że jeśli przyjdzie z większą liczbą, to pomyślę, że chce mnie ukarać. Z jednym strażnikiem moi ludzie sobie poradzą. A kto da tobie radę? Tylko ty, królu. Przygotuj się na śmierć, miłośniku Greków. Ludzie Admanty. Dzięki Bogom, nic ci nie jest. Podejdź. Królowo. Wasza wysokość, krew została przelana. Jesteś wzywany.
Ale królu, to tylko oskarżenia zwiadowcy. Dlaczego wcześniej nie powiedziałeś mi o knowaniach Admanty? Musiałem udawać zdrajcę, by go złapać. Gdzie są jego świadkowie? Jakie są moje motywy? Niech ten Haman przedstawi dowody. Co mam pokazać? Nie ma świadków spisku Knutego w tajemnicy. Czy to nie Admanta domagał się wezwania królowej Vashti, wiedząc, że nie przybędzie? Kłamstwa. Same kłamstwa. Pamiętaj, o co błagasz. O co? O swoje życie. Wierzyłem w twoje historie z naiwności czy niezrozumienia? To ty odłożyłeś je na półkę, by obrastały kurzem, zanim do końca je odkryłeś. Kto pokrywa się kurzem? Wierzyłem, że będę twoją Rachelą, ale okazało się, że jestem tylko Leą. To nie tak, jak myślisz. Nic nie jest już takie, jak myślałem. Otaczają mnie spiski. Zaufanie, które rozpada się jak rdzewiejąca brama. Admanta prowadzony jest na tortury. Ta historia o Jakubie i Racheli jest dla ciebie czymś więcej niż zwykłą powiastką. Powiedz, kim naprawdę jesteś. Bo jeśli chwałą królów jest poznawanie prawdy, to jestem godzien pogardy. Odpowiem ci. Jeśli najpierw ty mi odpowiesz. Pytaj. Dlaczego wezwałeś Vashti, wiedząc, że nie przyjdzie? Jestem królem. I nie muszę przed nikim odpowiadać. Po wielu dniach tortur książę Admanta przyznał się do winy. Ukarano go zgodnie z prawem kraju. Za swoją wierną służbę Haman Agagita otrzymał tytuł księcia i odziedziczył majątek Admanty. Wszystko przebiega zgodnie z planem. Nie wypada ci prorokować. Mówię prawdę, nie czytam z gwiazd. Dźwigam ogromny ciężar. Krew moich ojców zostanie pomszczona, a bogowie pobłogosławią naszych synów. Oszalałeś? Taki jest twój plan? Nasi sojusznicy sami mają kłopoty. Burza zniszczyła część fenickiej floty. Kartagina ma za mało drewna, by dokończyć nasze statki. Pieniądz ma decydować o losie imperium? Jesteś gotów nas wesprzeć? Żyją wśród nas zdrajcy, którzy mogą to zrobić. Żydzi? Możemy skonfiskować żydowskie majątki. Oddadzą je bez walki? Z pewnością nie. Trzeba będzie ich zabić. Wszystkich. Żeby mieć pewność, że nie powstaną, by się zemścić. Mówi o kobietach i dzieciach. Wiem. Jakie widzisz rozwiązanie? Wolisz, Memuchanie, by Grecy i Żydzi się zjednoczyli? Czy wymordowanie naszych braci jest jedynym sposobem, by uwolnić się od przeszłości? Żadne królestwo nie było tak wspaniałe jak Izrael za panowania Salomona.
A nie stoczył on żadnej bitwy. Nie wyruszaj w drogę, która uśmierciła twego ojca. Uważaj, co mówisz, generale. Po co prowadzić wojny, skoro możemy cieszyć się pokojem? Pomówmy o Żydach. Wolą kłaniać się swemu Bogu, niż przestrzegać naszego prawa. Ich prorocy mówią o nowym królu, który uwolni wszystkich ludzi. Czy to nie sedno demokracji? Pod twoim przewodnictwem będziemy zgubieni. I tak jesteśmy. Ruszaj na Grecję, jeśli taka jest twoja wola. Ale beze mnie. Nie zapisano tego w księgach? Jeszcze nie, moja pani. Niektórzy literą prawa próbują zagłuszyć własne sumienie. Co mogę zrobić? Nie mogę szukać króla w bibliotece, dopóki nie będę wezwana. Jeśli przybędziesz tam pierwsza, to on będzie szukał ciebie. Jak ominąłeś strażę? Zabroniłem dziś korzystania z biblioteki. Szukam tego, co ty, panie. Prawdy. Może tej prawdy na temat naszego związku. Przychodzę w sprawach państwowych. Rozumiem. Co jest takie ważne? Zabrakło ci perfum czy przypraw? Wiesz, jak szybko roznoszą się wieści, szczególnie gdy chodzi o morderstwo. Jesteś taka mądra, oczytana. Opowiedz historię, która rozwiąże mój problem. Nigdy przed tobą nie udawałam. Tańczysz, jak zagra ci Memuchan. Bardziej troszczysz się o tych Żydów niż o mnie. Jesteś dla mnie wsparciem? Nie. Tylko narzekasz. Tak jak Vashti? Odejdź. Nie przychodź więcej, bo twój los będzie gorszy niż Vashti. Ale ja cię kocham. Miłość mnie zawiodła, tak samo jak wiedza. Całą swoją wiarę pokładam w prawach moich ojców. W przyszłym miesiącu wyruszam na wojnę i jakikolwiek będzie mój los, nie wiąże mnie już z tobą. Kiedyś uwielbiałeś to czytać. Nie jest to historia o miłości, ale o Żydzie imieniem Mordechaj. Jednym z tych, których chcesz teraz wytępić. On ocalił ci życie, a ty nigdy go nie nagrodziłeś. Rzuciliśmy los, by wyznaczyć datę wytępienia Żydów. Będzie to 13 dzień miesiąca Adar według żydowskiego kalendarza. Książę, o wytraceniu narodu może zdecydować tylko ten, kto nosi królewski sygnet. Do wszystkich prowincji kraju został wysłany rozkaz, by dnia miesiąca Adar zabić wszystkich Żydów. Młodych i starych, mężczyzn, kobiety i dzieci, a cały ich majątek zagrabić.
Skryba oświadczył, że teraz wszystko zależy od ciebie. Ode mnie? Królowa powinna udać się przed oblicze króla i prosić o łaskę dla tych, którym odebrano nadzieję. Jeśli zbliżę się do króla nieproszona, grozi mi śmierć. Na pewno możesz odwiedzić go prywatnie, w jego komnatach. Niestety nie mogę. Byłam posłuszna. Wiernie ci służyłam. Dlaczego teraz wystawiasz mnie na próbę? Błagam cię, ojcze, znajdź inny sposób. Przyślij wybawiciela i uratuj nas. Pocieszajcie. Pocieszajcie mój lud, mówi nasz Bóg. Mówcie do serca Jeruzalemu i wołajcie na nie, że dopełniła się jego niewola. Bogiem wiecznym jest Pan, niezgłębiona jest jego mądrość. Zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. Młodzieńcy ustają i mdleją, a pacholęta potykają się i upadają. Lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły. Panie, odnów nasze siły. Na kolana przed Wielkim Księciem. Z drogi. Na kolana przed Wielkim Księciem. Jedzie Wielki Książę Haman. Na kolana. Dlaczego nie klękasz? Klękam tylko przed Bogiem mych ojców. Jakie imię jest tego Boga? Jestem, który jestem, Stwórca nieba i ziemi, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba. Żyd. Mordechaj ben Jair. Mordechaj. Nazwę świnie twoim imieniem. Dam ci inny powód, byś je zapamiętał. Ty z pewnością zapamiętasz moje. Za to! Co ci to dało? I tak wylądowałeś na ziemi jak reszta z nas. Ale nie na kolanach. Za trzy dni zostaniesz królem. Nie pozwól, by jeden Żyd pozbawił nas radości. Nie zaznam spokoju. Więc poproś o pozwolenie, by uczcić wyjazd króla publiczną egzekucją buntownika. Niech sporządzą szubienicę na 50 łokci i niech powieszą na niej Mordechaja. Kroniki. Powstań. Chcę, abyś mi pomógł. Jestem zaszczycony. Też szukam twojej rady. Pewien człowiek uratował mi życie, a ja jeszcze mu nie podziękowałem. Jak myślisz, co należy uczynić dla męża, którego król chce odznaczyć? Należy przynieść szatę, w której król występuje publicznie.
i przyprowadzić królewskiego rumaka. Następnie przyodziać w tę samą szatę męża, którego król chce odznaczyć, i obwozić go po placu miejskim, ogłaszając: tak postępuje się z mężem, którego król chce odznaczyć. Wspaniała propozycja. Teraz wykonaj wszystko, co powiedziałeś. Mordechajowi, skryby, który siedzi w bramie królewskiej. Mordechajowi? Temu Żydowi? Moja pani, a kim jest ten człowiek? To żydowski skryba, który twierdzi, że uratował życie króla. Powinieneś być zaszczycony, że taki przywilej przypadł tobie. Zaszczycony? Persja stanie się pośmiewiskiem. Co ludzie powiedzą o królu, który rozkazał swemu największemu księciu obwozić po ulicach Żyda? A czym Żyd różni się ode mnie lub od ciebie? To nasi wrogowie. Należy ich zniszczyć. Może to twoi wrogowie, ale nie moi. Bronisz ich tak zaciekle, że ktoś mógłby pomyśleć. Co mógłby pomyśleć? Tylko tyle. Pomyśleć. Droga przed Mordechaja Żyda, który uratował życie króla. Tak postępuje się z człowiekiem, którego król chce odznaczyć. Wiwat dla Mordechaja, wybawcy króla. Wiwat dla Mordechaja Żyda, ulubieńca króla, ukochanego królowej. Straże, przynoszę wieści od Mordechaja. Kończy nam się czas. Jutro, gdy król wyjedzie do Grecji, wyznaczy Hamana na swojego następcę. Mordechaj kazał mi przyrzec, że przekażę ci jego słowa. Zaryzykujesz życie, stając przed królem. Nie myśl, że ty jedna ocalejesz dzięki twojej pozycji w pałacu, bo jeśli zachowasz milczenie, ratunek dla Żydów przybędzie skądinąd, lecz ty z pewnością zginiesz. Kto wie, czy nie przybyłaś do pałacu właśnie na taki czas jak obecny. Kazał ci to dać. Tell Mordechai.
powiedz Mordechajowi, by zebrał wszystkich Żydów. Niech poszczą i modlą się. Ja zrobię to samo. Rano przyślij mi lektykę. A ja stawię się przed królem, nawet jeśli jest to niezgodne z prawem. Jeśli mam zginąć, to zginę. Ludu Persji, dzisiaj wypełni się nasze przeznaczenie. Wyruszamy zdobyć cały świat, stanąć przeciwko Grekom i zniszczyć każdego, kto chce odebrać nam naszą chwałę. Korona, szybko. Lektyka będzie lada chwila. Lektyka nie przybędzie. Co? Nie wiem, co planujesz, ale... Król wyrusza w ciągu godziny. Nie mam czasu czekać, aż deszcz ustanie. Nie pozwolę ci się zabić. Nie możesz tego zrobić. Jaką masz gwarancję, że wyciągnie swe berło, by uratować ci życie? Nie staniesz przed mężem, ale przed królem. Nie sprzeciwisz się jemu, tylko prawu i całemu imperium. Pójdę jak Dawid przeciw Goliatowi i armii Filistynów. To tylko opowieść. Nie rozumiesz? Wiesz, co najbardziej w niej kocham? Dawid zwyciężył nie dlatego, że dobrze walczył, ale dlatego, że głęboko wierzył. Na czas mojej nieobecności pozostawiam wam regenta, Hamana, księcia Persji. Wolą mą jest, byście go słuchali tak jak swojego króla. Stanęła przed królem niewezwana. Czy prawo nie zostało złamane? Tak, złamała prawo. Straż.
Nie mamy czasu do stracenia. Co powiedział na twoją prośbę? Nie mogłam go zapytać. Nie tam, nie na dworze. Co teraz? Zginiemy? Mamy jeszcze jedną szansę. Musisz mi pomóc. Król może wyciągnąć berło do kogo zechce. Panie, tego dnia królestwo zostało ci wyrwane z rąk. Ta Estera obraziła cię bardziej niż Vashti. Nie widzisz, że zostawiła na ciebie pułapkę? Zaprosiła cię na bankiet, byś wysłuchał jej prośby. Jeśli pójdziesz, ludzie pomyślą, że jesteś pionkiem. Jeśli odmówisz, wyjdziesz na tchórza. Jest jeszcze jedno wyjście. Czy smakuje ci posiłek, mój panie? Jest już późno. Przedstaw mi swoją prośbę. Chciałam cię prosić, byś pozwolił dokończyć mi historię, którą słyszałeś wiele nocy temu. Historia Jakuba nie kończy się małżeństwem z Rachelą. Choć rodzi im się 12 synów, którzy stali się filarami narodu. Opóźniasz wymarsz armii, by opowiedzieć mi bajkę? Jeśli znalazłam łaskę w twoich oczach, to oszczędź moje życie i życie mojego narodu. Prosisz mnie o darowanie życia swego narodu? Nie powiedziałaś mi jeszcze, kim jesteś i kim oni są. Gdybym była zwykłą niewolnicą, milczałabym. Haman chce naszej krwi, mojej krwi, krwi Jakuba, twojego Jakuba. Nadano mu nowe imię. Izrael. Tak jak i mnie. Ty, Estero, jesteś Żydówką? Nie mam na imię Estera. Jestem Hadasa bat Abihail, z plemienia Benjamina, córka jedynego Boga. Nigdy w życiu nie słyszałem głupszej historii. Ona nie jest Żydówką. To kolejna Vashti. Kiedy armia ma wyruszyć, ona nagle mówi, że jest Żydówką. Vashti protestowała przeciw wojnie. Ta królowa chce podważyć autorytet twojej władzy.
Skoro jest Żydówką, to dlaczego tak długo to ukrywała? Oświeć nas. Wszechmogący wiedział, że me słowa nie wystarczą. W naszyjniku, który ofiarowałam ci kiedyś, ukryta jest moja tożsamość. Coś ma się wydarzyć. Gwiazdy. Nie widzicie ich? Nie widzicie? To kpina. Nie takiego zakończenia się spodziewałaś. Myślałaś, że będę cię błagał. Błagał o życie, tak jak mój przodek Agag przed twoim mieczem? Marzyłaś o tym. Proszę, oszczędź mnie. Oszczędź moje życie. Jesteś panią miłosierdzia. Błagam o wybaczenie. Oszczędź mnie, oszczędź, Żydzie. Chciałeś skrzywdzić królową w mojej obecności? Podobno na dziedzińcu przed Hamana stoi szubienica. Podobno przygotował ją dla Żyda Mordechaja. Powieście go na niej. Dlaczego wróciłeś? Widziałem je. Widziałem gwiazdy. Tym jednym aktem wiary nowe pokolenie naprawiło błędy przeszłości i wypełniło przeznaczenie. Oto wasz nowy książę, Mordechaj ben Jair. W dniu zagłady wszyscy Żydzi będą mieli prawo do obrony i zagrabienia wszystkich dóbr atakujących ich wrogów. Nakazuję, by święcić ten dzień ucztowaniem i radością przez wszystkie pokolenia. Będzie się nazywał Purim. Wyznaczył go Pur, czyli los. Choć życie wypełnione jest niepewnością, możemy się radować, bo wśród jego tajemnic ukryta jest chwała króla. Po spisaniu nakazuję rozesłać te listy opatrzone pieczęcią Mordechaja, księcia Persji, Żyda.
Reżyseria Scenariusz Zdjęcia Muzyka W filmie wystąpili Wykorzystano fragmenty Biblii wydanej przez brytyjskie i zagraniczne Towarzystwo Biblijne. Fragment Gilgamesza w przekładzie Roberta Stillera. One day in his courts.